Nasze radio to FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra opowiada o różnych rzeczach. Zapisy pamiętnikarskie. My chcemy zwrócić uwagę Państwa na Pismo Święte. Ludzie na przykład dzielą Pismo Święte na Stary Testament, na Nowy Testament, prawda? Że to, co było kiedyś, a nie jest, to się nie wpisuje w rejestr. I jest taka różnica pomiędzy Starym Testamentem a Nowym. A przecież w starych księgach, proszę Państwa, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które się jeszcze nie sprawdziły, bo to są proroctwa, że na przykład powiem z grubsza, że Jezus Chrystus będzie panował jako król. No to już od roku 1914 Jezus Chrystus panuje jako król. Ale to będzie dobrodziejstwem dla ciebie też. Także kwestia przyszłości. Czyli w starym są nowe. Także nie można mówić Stary Testament, Nowy Testament, tylko pisma hebrajskie, pisma greckie. I tyle. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, to mówimy o tym, że ludzie może kiedyś to marzyli, tak jak teraz marzą o USA, Anglo, Ameryce, Białystok, marzą o Ameryce, marzą o Anglii i nic z tego nie ma, proszę Państwa. No, Janek Witek też bardzo chciał gdzieś się z tej Polski wyprowadzić, z tej Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj bezbożnictwo i modlił się, mówi, słuchaj, żeby tylko nie dać, nie oddać w ręce Żydowi mieszkania. I teraz ta stara szafa, jak ona gra, to ta szafa ma bardzo dużo do powiedzenia. Nie oddaj Żydowi tego mieszkania, no bo był u komorników na wymowie Jan Maciej Witek, był u komornika. Oni byli bardzo niemili, a przepędzali go, a że to nie tu, a że to tam, proszę Państwa. No i dlatego powiedział, jak go wywoziło pogotowie ratunkowe, to wpisał mi się do notesu, módl się do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Módl się do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Chociaż wiedział, że ja, jako ta rasowa jechówka, to do żadnej Matki Boskiej przecież nie będę się modlić. No ale on bardzo we wszystko wierzył, w Amerykę, we Francję, że Francja odważna, że Francja buduje elektrownie atomowe, że Francja wspaniała, proszę Państwa. No i nie doczekał się, no, może i dobrze, czego się nie doczekał, a może III wojny światowej, bo ten Jackowski zapowiadał, Jackowski opowiadał, że w tym 2016 roku będzie chyba koniec, ale on to już stary, może on tego nie doczeka. No i Państwo zobaczą, czy to trzeba, żeby tutaj była trzecia wojna światowa. Ci imigranci, ile narobili zamieszania. Tu z kolei Radio Maryja mówi, że to jest celowa polityka Niemiec też i czy ja wiem, czy Unii Europejskiej, celowa polityka, żeby odwrócić uwagę od rzeczy pewnych. Państwo zobaczą, jak tutaj w Warszawie ktoś może mógłby się wybrać do cerkwi aleksandrowskiej. I co? Nie ma tej cerkwi. Ja mówię, że może i na szczęście, że nie ma tutaj ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, no bo wiadomo, że Warszawa to najchętniej majtki sprzedaje, a jeszcze by mogli, ach, o większych rzeczach marzą, ach, polecieć do USA, kraść kożuchy. No to tak było, tak było.